Czy zastanawiałeś się nad tym, jaka jest różnica między Bożą sprawiedliwością a Bożym miłosierdziem? Spójrzmy na te różnice, posługując się bardzo prostym przykładem. To jest Boża sprawiedliwość. A to jest Boże miłosierdzie. Czy rozumiesz już tę różnicę? Maryja i Jezus podczas wesela w Kanie Galilejskiej nie zachowali się sprawiedliwie, a miłosiernie. Oni byli przecież gośćmi, a nie gospodarzami. To nie w ich interesie było zadbać o to, aby nie zabrakło wina. Co robi Maryja i Jezus? Maryja była czujna. Gdy tylko zobaczyła, że coś idzie nie tak, od razu zainterweniowała u Jezusa. A co robi Jezus? Przemienia wodę w wino. Ale nie 1 litr, 10 czy 20. Według różnych źródeł tego wina było nawet 360 litrów. Czego uczy nas przykład ze szklankami oraz dzisiejsza Ewangelia? Tego, że Jezus Chrystus pragnie w nasze życie, jak w te szklanki, wlać swoją miłość i miłosierdzie, wlać swoją łaskę i radość, czego symbolem Ewangelii jest wino. Dla Boga nie jest ważne, czy byliśmy pełni grzechu po same brzegi, czy grzech był w nas jedynie na dnie. On chce nas wypełnić po brzegi. Co więcej, pragnie nas wypełnić tak, byśmy tę Jego miłość i miłosierdzie rozlewali również wokół siebie, na innych ludzi. I taki jest sens Bożego miłosierdzia.